3 stycznia 1993 roku, to wtedy pierwszy raz usłyszałam o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zbierano pieniądze na zakup sprzętu ratujących noworodków z wrodzonymi wadami serca. Wtedy ja, mając lat 15, dziewczyna, patrzyłam na to z zupełnie innej perspektywy. Tak się zaczyna jedna z wielu opowieści, która do nas przychodzi, czyli opowiedz swoją historię. Cały czas prosimy Was, abyście mieli chwilkę czasu i abyście wysłali do nas mailowo, listownie, SMS-owo, wszystkie adresy podane u nas na naszych stronach internetowych, swoją opowieść, swoją historię związaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jedną z tych opowieści jest to miejsce, czyli Szadowo Młyn, gdzie spotykamy się z wolontariuszami, gdzie spotykamy się z ludźmi, którzy później, ucząc się tutaj pierwszej pomocy, pomagają nam chociażby na przystanku Woodstock. To jest to nasze miejsce stworzone przez nas, stworzone dzięki ogromnej przyjaźni, którą mamy do tych wszystkich, którzy także jako wolontariusz traktują swój udział później w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przepiękna pogoda, witam Was bardzo, bardzo gorąco i jutro także chciałbym Was zaprosić na otwarcie warsztatu braci Collinsów. Bracia Collinsowie, niesamowity sukces Polaków, którzy mieszkają teraz i w Polsce, i w Londynie, ale którzy wiele, wiele, wiele lat spędzili i cały czas żyją w Anglii, stworzyli swój warsztat. Warsztat, a nawet nie jeden, a kilka, które tuningują samochody. Mają warsztat w Katarze, mają w Londynie. Teraz otworzyli taki sam warsztat w Warszawie. Chcą stuningować jakiś samochód, jakiś pojazd, który będzie później licytowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To także jakaś historia, to także jakaś opowieść, która jest związana z tym, co się dzieje wokół nas. A ja tutaj, korzystając z tego, że jestem w tym miejscu, zapraszam już teraz na szkolenie 7 października i 17 listopada. Przyjeżdżacie w piątek, wyjeżdżacie stąd w niedzielę z uprawnieniami, z umiejętnościami, które później się fantastycznie przydają na najpiękniejszym festiwalu świata. Zapraszam Was bardzo gorąco. Zapraszam Was także, abyście już powoli przygotowywali się do kolejnego, 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 15 stycznia, nie w drugą niedzielę, tym razem robimy trzecią niedzielę. Chcemy mieć czas na to, aby cała logistyka, która będzie skierowana do Was, mogła do Was dotrzeć, abyśmy znowu zrobili najpiękniejszy finał, pełen tej ogromnej przyjaźni i pełen pożytecznego działania. Potem dzięki temu szpitale i te, które leczą dzieci i te, do których trafiają seniorzy, będą mogli dzięki takiemu finałowi pomagać i to bardzo skutecznie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Jutro bracia Collinsowie, a my, moi drodzy, pomknęliśmy także do Londynu. W Londynie spotykamy się z organizatorami Muse Expo, którzy na szczęście te spotkania z Los Angeles przenieśli dużo bliżej, też na L, Londyn, o wiele prościej. To tam spotkamy się także z ludźmi, aby opowiadać im o przystanku Woodstock, najpiękniejszym festiwalu, który w tym roku dostał podwyższony stopień ryzyka. Uważamy, że niepotrzebnie, ale ten stopień ryzyka także wpłynął na niesamowity kontakt między nami, czyli organizatorami, a Wami, publicznością. Dziękuję Wam jeszcze raz, po raz kolejny, za to, że pomogliście nam, aby ten przystanek był po raz kolejny także niezwykle spokojny we wszystkie złe wydarzenia. Ich po prostu nie było. Stanowiliście najpiękniejszą publiczność, taką, która rozumie także sens tego spotkania, nie tylko muzyczny, ale w ogóle sens, że spotykamy się, że jesteśmy. Mówiliśmy także o muzyce, mówiliśmy już o planach na przyszły rok, ale także spotkaliśmy się ze sztabem londyńskim, czyli z Dagmarą i z ludźmi, którzy od kilku lat bardzo prężnie organizują w Wielkiej Brytanii nasz finał. Zwłaszcza teraz, podczas tych trochę momentami gorących chwil, które mają Polacy w Anglii. Taka działalność jest niezwykle potrzebna i pokazuje, że robimy niezwykłe rzeczy. Także w Londynie jestem przekonany, jestem spokojny, będzie podczas finału 15 stycznia grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale o tym opowiemy w kolejnych dniach. Ściskam Was bardzo gorąco z pięknego miejsca, jakim jest Szadowo Młyn, do którego bardzo także gorąco zapraszam i opowiedz nam swoją historię. Czekamy na te opowieści. Cześć, siema!